formalne. Tak, o skierowanie do prac komisji. Tak. Może być taki. Tak. No i tak pan stawia. Dobrze. To głosujcie. Rozumiem, że dotyczy to całego projektu regulaminu. No nie można inaczej, musi być cały projekt. No nie jednej treści, bo jednak to byśmy z tymi raczami w ogóle do czy ktoś jeszcze w sprawie tego wniosku jakieś przeciwne zdanie? To... Proszę bardzo. Ja wypowiem się tylko właśnie w tym zakresie, że zmieniamy ten regulamin i myślę, że będziemy go zmieniać jeszcze wielokrotnie, więc zmiany za zmianami. Możemy oczywiście cofnąć to do komisji, pracować nad tym i w ramach komisji przyjąć kolejne zmiany, ale czy jest sens? Spodziewam się, że nawet jak przyjmiemy to w tym kształcie, który mamy, to i tak na następnych komisjach będziemy nad tym pracować, ponieważ zwłaszcza po zebraniach mieszkańców pojawi się następne pytania i być może pojawi się potrzeba wprowadzenia nowych objaśnień. Bardzo proszę, proszę o ciszę. Dlatego ja proponuję zmianę w tym kształcie, jest, zwłaszcza, że jest to już poprawka, a na następnych komisjach ewentualnie do następnej poprawki przyjęto mieszkańców. Ale proszę Państwa, ja zwłaszcza bym pierwszy plan zaprawić, chciałbym Państwu powiedzieć. Zostały pewne zmiany dokonane, jeśli chodzi o tam liczbę worków, kolory i tak dalej, tak to tak mu przekazano. Więc chcemy, żeby tutaj specyfikacja zamówienia pozostała w zgodności z regulaminem, stąd też no, było istotne, żeby to zrobić. A terminy przetargu są, to są żarty. Stąd zapisy będą się brały specyfikacji. No dokładnie, ja tylko mówię, jakim takie rozwiązanie. Proszę bardzo. Ja właśnie chciałem się odpowiedzieć pani radnej, która mówiła, że będą zebrania wiejskie, być może coś się zmieni. Właśnie dobrze by było podejmować ten regulamin po zebraniach wiejskich, bo będziemy bogaci o te doświadczenia, ludzie nam udzielą. No nie jesteśmy omnibusami, że my wszystko wiemy. Oczywiście, że nie wiemy. Dowiemy się, zrobimy to tak, żeby było dobrze. A pośpiech, nic się nie śpieszmy, bo pośpiech nie jest dobrym doradcą. Spokojnie, tu malutko dobrze. Znaczy, tutaj tylko trzeba sobie zdawać, można oczywiście skierować ponownie do komisji w związku z tymi licznymi tutaj zmianami, tylko trzeba sobie zdawać sprawę też, że teraz się pisze specyfikacja. Chodzi o to, że specyfikacja powinna być zgodna z tym regulaminem, prawda? Czyli jeżeli my już mamy przyjęty regulamin, czyli ta specyfikacja może być do tego obowiązującego, ale specyfikacji już później no tak nie zmienimy. No też trzeba mieć tego świadomość. Ona jeżeli... Prawne terminy są. Nie zdążymy po prostu. O to chodzi. Natomiast no, z drugiej strony faktem jest, że tutaj się nasuwa wiele wątpliwości czy uwag, no, które tak dzisiaj na gorąco trudno to wszystko, że tak powiem, poprawić, ażeby nie popełnić jakichś tutaj dalszych błędów. Czy radny otrzymuje jednak, tak. Dobrze. Czyli ja rozumiem wniosek radnego Dudowicza, ażeby projekty tej uchwały skierować ponownie do prac w komisjach. Tak. Kto z Państwa radnych, poddaję wniosek pod głosowanie, kto z Państwa radnych jest za tym, ażeby projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rybice wrócić do komisji rady? Bo do komisji wspólnej, bo łatwiej. No. Do komisji wspólnej. Do komisji. Za? Bardzo. Jest za. Kto jest przeciw? Nie będzie kasu na to. Kto się wstrzymał? Ja chciałem. Trudno. Jak wyjdą budle? Dobrymi intencjami. Jak nie będzie specyfikacji. Stwierdzam, że wniosek radnego nie został przyjęty. W związku z powyższym czytam projekt uchwały. Więcej nie mam uwag. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 33 przez 237.
przez 13 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rybnice. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie Rada Miejska w Rybnicach uchwala co następuje. Paragraf 1. Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rybnice w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rybnic. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 30/193/12 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 5 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rybnice. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała większością głosów została przyjęta. Proszę bardzo. Ponieważ jest tyle różnych zdań na temat regulaminu, na temat tej całej ustawy, tak jak i wszędzie w każdym społeczeństwie, to znaczy, że bardzo dogłębnie analizujemy to wszystko. Bardzo proszę o zadania miejskich wyciągać wnioski i jeżeli zmieniać metodę po przetargu, żebyśmy mieli gotowe wnioski do wprowadzenia nowego regulaminu. A teraz musimy przygotować przecież przetarg. Dlatego będzie czas i trzeba konkretnie się spinać do tego, żeby zmienić regulamin wtedy razem przy zmianie metody, przy metodzie mieszanej, bo będziemy wiedzieć jaką kwotę, co i jak. Wtedy będziemy mądrzejsi o pewne dane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym panie z jedną nie wiadomo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 20 porządku obrad. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz jej składu osobowego. Nie może od razu podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz jej składu osobowego. Chciałbym poinformować, że w związku to się wiąże ze zmianą statutu. Członkowie komisji rewizyjnej nie muszą być członkami innych komisji, ale wyrazili taką wolę, że chcą pracować w innych komisjach i w związku z tym jest z ich strony propozycja do pracy w innych komisjach. Chciałbym usłyszeć ich zgodę, a mianowicie czy pan Marek Dudowicz wyraża zgodę na pracę w Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu. Dziękuję. Pan radny Andrzej Marcinek również czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Dziękuję. Czy pan radny Tomasz Dudowicz wyraża zgodę na pracę w Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu? I również w tej samej komisji czy wyraża zgodę pan radny Józef Dębowski? Pełna zgodność. W związku z powyższym myślę, że możemy przystąpić do projektu uchwał w tej sprawie. Tak jest. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 33/238/13 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 4 marca 2013 roku o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz jej składu osobowego. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 68 ustawy ust. 1 punkt 2 oraz paragraf 71 ust. 1 statutu gminy Rybnice stanowiącego załącznik do uchwały nr 32/216/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Rybnice Rada Miejska w Rybnicach uchwala co następuje.
Paragraf pierwszy. W uchwale numer 1/4/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz jej składu osobowego, zmienionej uchwałą numer 3/8/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 grudnia 2010 roku oraz uchwałą numer 6/36/11 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 marca 2011 roku wprowadza się następujące zmiany. 1. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się, że Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu będzie liczyła 7 członków, w tym przewodniczącego. Paragraf drugi. Uzupełnia się skład osobowy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu o radnych Marka Dudowicza, Andrzeja Marcinka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanego projektu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała jednogłośnie została przyjęta. I w tej samej sprawie następna uchwała. Uchwała numer 33/239/13 Rady Miejskiej w Ryglicach o zmianie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz jej składu osobowego. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 68 ust. 1 punkt 3 oraz paragraf 71 ust. 1 statutu gminy Ryglice stanowiącego załącznik do uchwały nr 32/216/13 z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia statutu gminy Ryglice. Rada Miejska w Ryglicach uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 1/3/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz jej składu osobowego zmienionej uchwałą nr 3/6/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 grudnia 2010 roku oraz uchwałą nr 3/7/10 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 10 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się, że Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu będzie liczyła 7 członków, w tym przewodniczącego. Paragraf drugi. Uzupełnia się skład osobowy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu o radnych Tomasza Dudowicza i Józefa Dębowskiego. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanego projektu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, iż uchwała jednogłośnie została podjęta. Szanowni Państwo, punkt 22 porządku obrad, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Taką informację otrzymała, radni się zapoznać. Jesteśmy w punkcie 22. W związku z powyższym pytam, czy w tej kwestii, z tego sprawozdania są jakieś zapytania, uwagi? Proszę bardzo. Nie ma. Proszę, panie Marku. Chodzi mi o kolumnę 10, gdzie są kwoty różnicy minus 14 tysięcy, minus 27, minus 161, minus 64. Czy to są te kwoty, które mamy dopłacić w ramach wyrównania pensji nauczycielom? Prawdopodobnie tak. To jest 400 tysięcy. Tak, że należy traktować jako sumę tych kwot. Minus to znaczy, że wraca. Ja pragnę przypomnieć, że to nie jest, my nie głosujemy na przyjęcie sprawozdania, jest to taka informacja i oczywiście wszelkie jeszcze, jeżeli ktoś, oczywiście zachęcam, żeby na komisjach pytać
o takie szczegółowe rzeczy, ale, ale oczywiście jeżeli będzie potrzeba, czy jest potrzeba, to, to, to pani Zoń tutaj nam jeszcze udzieli szczegółowej informacji. No nie dzisiaj, ale w najbliższym czasie. Także panie Marku, będzie jeszcze potwierdzenie jak gdyby z tego. Znaczy o tym, że jest minus. Proszę pana, w sprawie sprawozdania. Ja mam pytanie, panie, na jakiej podstawie prawnej jest to tutaj przedstawiane to sprawozdanie? Na jakiej podstawie prawnej jest tutaj to przedstawiane Radzie to, ta, ten dokument? To nie jest tajne. Ja mam pytanie. Rozumiem. Panie przewodniczący. Do analizy rady, bo to uwagi nie są tajne. Nie, nie ma tam żadnych nazwisk. Tak, jest to bez nazwisk. To znaczy tutaj na pierwszej stronie są adresaci tego sprawozdania. No i ja odpowiem tak radnemu, że no, byłoby to chyba trochę nie bardzo, gdyby wszyscy tutaj z całym szacunkiem dla wszystkich otrzymali to sprawozdanie, czyli taką informację, a rada została pominięta. Jeśli chodzi o radę, mówię, ja, tak? Ja się na to pytam, czy to jest obligatoryjne, że to musi wchodzić na obrady rady, takie sprawozdanie? Bo jak sprawozdanie z działalności jakiej jednostki jest składane, czy to jest obligatoryjne? Bo jeżeli nie, no to myślę, że to nie jest potrzebne w sensie takim, bo ja bym tutaj chciał się na przykład takie sprawozdanie otrzymać również, przepraszam tutaj, urzędników gminy, ale takie sprawozdanie urzędników gminy, ile zarabiają w naszej gminie średnio. Pani burmistrz odpowie. Po prostu bym chciał wiedzieć, jaka jest podstawa. Nie wiem, o co panu chodzi, bo na jakiej podstawie prawnej, proszę pana, rada ma prawo znać, jakie są dochody, wydatki. Nie ma tu nic innego. A w tej chwili mam obrady powiatu tarnowskiego z 22.13 roku. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagród na usiłek powiatu tarnowskim. Na jakiej podstawie też mi pan spyta? Tak, dlatego chciałem wiedzieć, na ten, jakie jest podstawa. Na tej samej podstawie co odpowiedzi. Dobrze. Szanowni Państwo, jeżeli w sprawie tego, tej informacji, no, zatytułowanej jako sprawozdanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2012 roku nie ma zapytań, przechodzimy do następnego punktu, kolejnego punktu porządku obrad, a mianowicie 23 punkt, raport za lata 2011-2012 z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy Rygnice. Czy w sprawie tego raportu ktoś z państwa pragnie? Proszę bardzo. Ja wolę takiej nieścisłości, gdyż raport podaje, że w miejscowości Lubczy proszę dąż szczegółowy na szczycie wzgórza Lubczy. Lubczy rośnie trzy dęby szczegółkowe, które są zapisane w rejestrze pomników przyrody. Chciałem na to zwrócić uwagę, żeby w dalszej części sprawdzić i ująć ich w raporcie ochrony środowiska. Dziękuję bardzo. Myślę, że daliście Szanowni Państwo, w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu 24. Głosowanie nad wnioskami w sprawie odwołania wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rygnicach, podjęcie stosownej uchwały. Jak wspomniałem na początku, w związku z tą regulacją, jaki nowy statut nałożył na nas, musimy przeprowadzić no, taką procedurę. Jest ona, że tak powiem, nieuchronna, żeby no, doprowadzić do zgodności z tym zapisem, któryśmy przyjęli w statucie. W związku z powyższym chciałbym odczytać wnioski, które wpłynęły do Rady Miejskiej w Rygnicach, a mianowicie pierwszy wniosek
W związku z wejściem w życie statutu gminy Ryglice przyjętego uchwałą nr 32/2016/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013 roku ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pozycja 1391 z dnia 14 lutego 2013 roku składam wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Rady radnego Tadeusza Sępka. Uzasadnienie. Zapisy obecnie obowiązującego statutu wskazują, że Rada Miejska w Ryglicach wybiera ze swego grona jednego wiceprzewodniczącego. To jest jeden wniosek i drugi wniosek to jest wniosek w związku z wejściem w życie statutu gminy Ryglice przyjętego uchwałą nr 32/2016/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013 roku ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pozycja 1391 z dnia 14 lutego 2013 roku składam wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Rady radnej Zofii Kukla. Uzasadnienie. Zapisy obecnie obowiązującego statutu wskazują, że Rada Miejska w Ryglicach wybiera ze swego grona jednego wiceprzewodniczącego. W związku z tym chciałbym poddać te wnioski pod głosowanie Rady i tak kolejno, czy są jeszcze w tej sprawie jakieś uwagi, zapytania? Sposób głosowania i Panie Przewodniczący, proszę podać i Komisja Akceptacyjna, jeżeli jest tajne. Panie, spokojnie. Złożyłem taki wniosek i wniosek musi być poddany pod głosowanie. Tego nie przewidziałem, ale radny powiada. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Ale czy można już dodać? To zapytanie rozumiem tutaj radnego. Ja proszę bardzo o ciszę, żeby później no, nie było jakichś rozbieżności, no już nie mówię między Radą Miejską w Ryglicach a Starostwem Powiatowym. Czytam wniosek, który poddaję pod głosowanie. To jeszcze raz go odczytam. Takie nasze w związku z wejściem w życie statutu gminy Ryglice przyjętego uchwałą nr 32/216 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013 roku ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pozycja 1391 z dnia 14 lutego 2013 roku składam wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Rady radnego Tadeusza Sępka. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem złożonego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, iż wniosek został większością głosów przyjęty. Czytam drugi wniosek. W związku z wejściem w życie statutu gminy Ryglice przyjętego uchwałą nr 32/2016/13 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 29 stycznia 2013 roku ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pozycja 1391 z dnia 14 lutego 2013 roku składam wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącego Rady radnej Zofii Kukla. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przestrzelanego wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Kto się wstrzymał? 4. Stwierdzam, iż wniosek nie został przyjęty. Nie musiało być tajnie, panie Zbyszko. Nie, ja się po prostu, bo nie słyszałem, w jaki sposób pan radca powinien przedstawić, w jaki sposób się odwołuje. Ale proszę, proszę, nie dyskutujemy. Przechodzimy, no może tak, jeszcze zanim przejdziemy, chciałbym przede wszystkim podziękować radnemu Zenkowi za... No to właśnie, oni nie zgłosili. 5 minut przerwy. To jest dobre.